Księga niebios. Tom 6. Słysząc to, mówię do dzieciątka Jezus. Drogi maleńki mego serca, odmówmy trzy gloria patri z intencją oddania bóstwu całej chwały należnej mu przez stworzenia. W ten sposób otrzymasz niewielkie zadośćuczynienie. Jezus mówi: tak, tak, odmawiajmy je. I wyrecytowaliśmy je razem. Następnie odmówiliśmy z intencją Awe Maria, aby oddać królowej matce całą chwałę, jaką zawdzięczają jej stworzenia. Och, jak dobrze było modlić się z błogosławionym Jezusem! Poczułam się tak dobrze, że powiedziałem mu: Mój umiłowany, jak bardzo chciałabym złożyć nasze wyznanie wiary, recytując z tobą credo. Jezus odpowiedział. Wyrecytujesz Credo sama, ponieważ należy do ciebie, a nie do mnie. Powiesz to w imieniu wszystkich stworzeń, aby dać mi więcej chwały i czci. Położyłam więc rękę w dłoni Jezusa i wyrecytowałam Credo. Wtedy błogosławiony Jezus powiedział do mnie: Moja córko, wydaje mi się, że czuję ulgę, i że czarne chmury ludzkiej niewdzięczności, zwłaszcza wielbicieli, odeszły. Ach! Moja córko, zewnętrzne działania stworzeń bardzo wnikają w ich wnętrze i nakładając szatę na duszę. Kiedy boski dotyk dociera do duszy, ten nie pachnie mocno, bo zakrywają go brudne ubrania. Następnie, ponieważ nie doświadcza żywotności łaski, ten jest powód, że mogą zostać odrzucone i Odnieść niepowodzenie. Och! Jak ciężko jest widzieć, że człowiek lubi szukać przyjemności i luksusu na zewnątrz, a gardzić tymi rzeczami wewnętrznie. Wręcz przeciwnie, kochamy w sobie i radujemy się ze wszystkiego, co nas otacza. Córko moja, zobacz na własne oczy ból mego serca. Widzieć w tych czasach moje łaski odrzucone przez wszelkiego pokroju ludzi. Natomiast życie moich stworzeń pochodzi całkowicie ode mnie i to gdy. Całą moją pociechą jest pomagać im, odrzucają moją pomoc. Przyjdź, dziel się moimi cierpieniami i współczuj z moją goryczą. Powiedziawszy to, zniknął. I pozostałam bardzo sfrustrowana cierpieniami mojego ukochanego Jezusa. Znalazłem się w moim zwykłym stanie. Znalazłam się otoczona przez trzy dziewice, które mnie zabrały i chciały mnie ukrzyżować siłą. Ale ponieważ nie widziałem błogosławionego Jezusa, bardzo się bałem i stawiałem im opór. Widząc mój opór, powiedziały mi, Najdroższa siostrzyczko, nie lękaj się, bo nie ma naszego oblubieńca. Pozwól nam zacząć cię krzyżować. Przyciągnięty mocą Twoich cierpień, Pan przyjdzie. Pochodzimy z nieba. Ponieważ widziałyśmy bardzo poważne zło, które musi pojawić się w Europie, przybyliśmy, aby przez Twoje cierpienie móc je złagodzić. Więc przebiły moje dłonie i stopy gwoździami, ale z takim okrucieństwem, że myślałam, że umrę. Kiedy cierpiałam, przyszedł błogosławiony Jezus. Patrząc na mnie surowym okiem, powiedział do mnie: Kto ci kazał pogrążyć się w tych cierpieniach? Na co mi w takim razie pożytek? Aby uniemożliwić mi swobodę robienia tego, co chcę, i być nieustanną przeszkodą w mojej sprawiedliwości? Pomyślałam sobie, czego On ode mnie chce. Tego też nie chciałam. To one mnie podburzyły, a On mnie atakuje. Ale nie mogłam mówić z powodu bólu. Widząc surowość naszego Pana. Te dziewice sprawiły, że bardziej cierpiałam, usuwając i przesadzając gwoździe. Zbliżyły się do mnie i do Jezusa, pokazując mu moje cierpienia. Im więcej cierpiałam, tym bardziej Jezus zdawał się uspokajać. Kiedy zobaczyły, że jest spokojniejszy i prawie poruszony moimi cierpieniami, odeszły i zostawiły mnie samą z naszym Panem. Wtedy Jezus dopomógł mi i, aby dodać mi otuchy, powiedział do mnie: Moja córko, moje życie objawia się poprzez słowa, uczynki i cierpienia, ale to przez cierpienie objawia się najbardziej. W tym momencie przyszedł mój spowiednik wezwać mnie do posłuszeństwa. Częściowo z powodu cierpienia, a częściowo dlatego, że Pan mi nie pozwolił, nie byłam w stanie być posłuszna. Więc poskarżyłam się mojemu Jezusowi, mówiąc: Panie, dlaczego mój spowiednik jest tutaj o tej godzinie? Dlaczego przyszedł tak wcześnie? Jezus odpowiedział mi: Chcę, żeby był z nami przez chwilę, a także uczestniczył w moich łaskach, gdy ktoś stale bywa w domu. On uczestniczy i ma prawo do jego łez i jego radości. Do jego ubóstwa i bogactwa. Tak jest ze spowiednikiem. Czy nie uczestniczył w Twoich umartwieniach i niedostatkach? Teraz uczestniczy w mojej obecności. Wydawało mi się, że Jezus pozwolił Mu uczestniczyć w swojej boskiej mocy, mówiąc Mu: Życiem Bożym w duszy jest nadzieja. Im więcej dusza ma nadzieję, tym więcej jest w niej boskiej siły. A ponieważ boskie życie składa się z mocy, mądrości, siły miłości. W ten sposób dusza czuje się podlewana, jakby przez tyle strumieni, ile jest boskich cnót. W ten sposób boskie życie wciąż w niej wzrasta. Ale jeśli nie ma nadziei, w sferze duchowej i również w sferze cielesnej, ponieważ sfera cielesna również uczestniczy, życie boskie będzie się zmniejszać, aż do całkowitego wygaśnięcia. Dlatego miej nadzieję, zawsze miej nadzieję. Tak więc z trudem przyjęłam komunie świętą. Potem znalazłam się poza swoim ciałem i zobaczyłem trzech mężczyzn w postaci dzikich koni, które zostały wy na Europę, dokonując wielu masakr. Wydawało się, że chcą wciągnąć dużą część Europy w zaciekłe wojny, jak w sieci. Wszyscy drżeli na widok tych wcielonych demonów i wielu zginęło. Byłam w swoim zwykłym stanie i myślałam o naszym panu, kiedy przybył na Kalwarię. Kiedy był rozebrany i kiedy był przesiąknięty żółcią. Powiedziałam mu: Mój uwielbiony panie, nie widzę na tobie tylko szaty z krwi i ran. Dla twojego gustu i twojej przyjemności tylko żółć i gorycz. Dla twojej czci i chwały tylko zamieszanie, wyrzuty i krzyż. Proszę po tylu cierpieniach niech nie patrzę na rzeczy ziemskie. Jak tylko ekskrementy i błoto. Niech znajduje przyjemność tylko w Tobie samym i niech moim honorem będzie tylko krzyż. Ukazując się, Jezus powiedział do mnie: Moja córko, gdybyś postąpiła inaczej, stracilibyś czystość oka. Przed Twoim wzrokiem byłaby zasłona, która uniemożliwiałaby Ci zobaczenie mnie. W rzeczywistości oko, które rozkoszuje się tylko sprawami nieba, ma tę zaletę, że mnie widzi. Podczas gdy oko, które raduje się rzeczami ziemskimi, ma moc widzenia rzeczy ziemskich. Bo widzi rzeczy inaczej niż są i lubi je w ten sposób. Pozostając w moim zwykłym stanie, przeżyłam bardzo wielką gorycz z powodu ciągłego pozbawienia mojego ukochanego Jezusa. Będąc widzianym, mówi mi: „Moja córko, pierwszą bombą, którą trzeba zdetonować w duszy, jest umartwienie. Kiedy ta bomba zostanie wrzucona w duszę, wszystko obala i wszystko składa Bogu. W duszy jest tak, jakby było wiele pałaców, ale pałace pełne przywar, takich jak pycha, nieposłuszeństwo i Rozlewając wszystko w duszy, przez bomba umartwienia zbudowano tam jak wiele innych pałaców, ale pałace cnót. Składając wszystko w ofierze na chwałę Bożą. Powiedziawszy to, Jezus zniknął. Niedługo potem pojawił się demon, żeby mnie molestować. Nieprzestraszona powiedziałam mu. Dlaczego chcesz mnie molestować? Jeśli chcesz mi pokazać, jaki jesteś odważny, weź rózgę i tłucz mnie, aż nie zostanie we mnie ani kropla krwi. Pod warunkiem, że każda stracona kropla krwi jest dowodem, z miłości, zadośćuczynienia i chwały, które oddam mojemu Bogu. Powiedział do mnie, nie mam ze sobą kija, żeby cię bić. A jeśli pójdę i zdobędę jeden, nie będziesz na mnie czekać. Powiedziałam: Śmiało, będę tu na ciebie czekać. Więc odszedł, a ja zostałam z mocnym zamiarem czekania na niego. Ku mojemu zdziwieniu zobaczyłam, że spotkał innego demona i mówili do siebie: Wracanie nie ma sensu, po co ją bić? Jeśli to będzie nasz upadek. Dobrze jest sprawić, by cierpieli ci, którzy nie chcą cierpieć, bo mogliby obrazić Boga. Ale z tym, kto chce cierpieć, ranimy się własnymi rękami. Więc demon nie wrócił i byłam zawiedziona. Byłam w swoim zwykłym stanie. Medytowałam i ofiarowałam mękę naszego Pana, zwłaszcza Jego. Ukoronowanie cierniem. Modliłam się do Jezusa o. Żeny oświecał ślepe duchy i niech będzie znany. Bo nie można nie znać Jezusa i kochać Go. Wtedy mój ukochany Jezus wyszedł z mojego wnętrza i powiedział do mnie. Moja córko CO rujnuje duma w duszach. Tworzy mur między stworzeniem a Bogiem. I zamienia moje obrazy w demony. Jeśli tak cię to zasmuca, że stworzenia są ślepe na punkt, nie rozumieć i nie widzieć otchłani, w której się znajdują, i jeśli jest dla ciebie tak ważne, że im pomogę. Moja pasja jest dla człowieka szatą, aby zakryć jego wielkie nieszczęścia, aby go upiększyć i zwrócić mu wszystkie dobra, które utracił przez grzech. Daję ci to, abyś używała ją dla siebie i dla tych, których chcesz. Słysząc to, ogarnął mnie wielki strach. Biorąc pod uwagę wielkość prezentu, obawiałem się. Nie wiem, jak z niego korzystać i dlatego nie podobać się dawcy. Powiedziałam do Jezusa: Panie, nie czuję się na tyle silna, by przyjąć taki dar. Jestem zupełnie niegodna takiej łaski. Lepiej, abyś sam go pozbył się, ty, który jesteś wszystkim i który wszystko wiesz. Tylko ty wiesz, komu należy zastosować tę drogocenną szatę. Biedna ja, co ja wiem. Jeśli trzeba, aby ktoś to zastosował, a ja tego nie robię, jakiej surowej rachuby nie będziesz ode mnie wymagać? Jezus odpowiedział mi: Nie martw się. Dawca da ci łaskę, abyś nie czyniła tego daru bezużytecznym. Czy wierzysz, że mogę dać ci prezent, aby cię skrzywdzić? Nie, nigdy. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć, pozostając zbulwersowana i trzymająca się w napięciu. Zaproponowałam wysłuchanie tego, co powie mi pani posłuszeństwo. Nie trzeba dodawać, że ta szata to nic innego jak wszystko, czego dokonał nasz Pan. Wszystko na Ceo zasłużył i wszystko Ceo wycierpiał. Po czym stworzenie. Otrzymuje tę szatę na zakrycie odartej z na gości. Otrzymuje bogactwo, aby się wzbogacić. Odbiera piękno, aby stać się piękną oraz Otrzymuje lekarstwo na wszystkie swoje bolączki. Zgłosiwszy to pani posłuszeństwo, kazała mi się zgodzić. Dziś rano, kiedy błogosławiony Jezus nie przyszedł, czułam się bardzo przygnębiona i zmęczona. Kiedy przyszedł, powiedział do mnie: Moja córko, nie akceptuj męczenia się cierpieniem. Ale raczej zachowuj się jakby z każdą nową godziną zaczynały się Twoje cierpienia. Istotnie jeśli dusza pozwala się zdominować krzyżowi, ten niszczy w N i trzy złe królestwa, które są. Królestwo świata. Królestwo demona. Królestwo ciała. Buduje tam trzy dobre królestwa, które są. Królestwo Duchowe, Królestwo Boże i Wieczne Królestwo. Wtedy Jezus zniknął. Znajdując się w moim zwykłym stanie, mój Jezus dał się na krótko zobaczyć w moim wnętrzu. Najpierw sam, a następnie w towarzystwie dwóch pozostałych osób boskich, wszystkie trzy w głębokiej ciszy. W ich obecności kontynuowałam swoje zwykłe prace wewnętrzne. I wydawało się, że syn był ze mną zjednoczony. Podczas gdy ja ze swej strony tylko za nim szłam. Wszystko było ciszą i w tej ciszy nie zrobiłem nic, tylko utożsamiałam się z Bogiem. Całe moje wnętrze. Moje uczucia, moje bicie serca. Moje pragnienia i moje oddechy stały się głębokimi aktami adoracji Najwyższego Majestatu. Po spędzeniu czasu w tym stanie, wydawało mi się, że trzy osoby boskie przemówiły, ale jednym głosem: Oni powiedzieli: Nasza ukochana córko, potrzebujesz odwagi, wierności i. Dużego skupienia, aby podążać za tym, co boskość działa w tobie, ponieważ nie robisz wszystkiego, co robisz. Nie robisz nic, tylko oddajesz swoją duszę jako mieszkanie dla boskości. Zdarza ci się jak biednej kobiecie, której jedynym mieszkaniem jest Rudera, w której chce mieszkać król i prosi ją. A kobieta udziela królowi, aby robił tam wszystko, co on chce. Następnie, przez fakt, że król mieszka w tej ruderze, ta jest zapełniona bogactwem, szlachectwem, chwałą i wszystkimi towarami. Ale do kogo to wszystko należy? Do króla. A jeśli król opuści tę norę, co pozostaje biednej kobiecie? Pozostało jej tylko ubóstwo. Kontynuowałam w swoim zwykłym stanie. Gdy tylko przyszedł mój ukochany Jezus, powiedział do mnie całkiem smutnej i cierpiącej: Och, moja córko! gdyby człowiek znał siebie! Jak żeby się nie skalał grzechem. Bo jego piękno, jego szlachetność i jego specyfika są tak wielkie, że zawiera w sobie całe piękno i całą różnorodność rzeczy stworzonych. W rzeczy samej, wszystkie inne rzeczy w naturze zostały stworzone dla służby człowiekowi. A on miał być lepszy od wszystkich. W konsekwencji miał posiadać w sobie wszystkie cechy innych stworzonych rzeczy. Jak wszystkie inne rzeczy zostały stworzone dla człowieka i że to zostało stworzone tylko dla Boga, aby go rozkoszować. Nie tylko człowiek miał zawrzeć w sobie wszystko, co zostało stworzone, ale miał to przewyższyć do tego stopnia, że stał się obrazem najwyższego majestatu. Jednak nie zważając na wszystkie te towary, człowiek kale się tylko najbrzydszym pługastwem. Wtedy Jezus zniknął. Zrozumiałam, że zdarza się nam jak biednej osobie, która otrzymała szatę ze złotego sukna wzbogaconą drogocennymi kamieniami. Ponieważ niewiele wie o tych rzeczach i nie zna ich wartości, pozostawia te odzież na działanie kurzu. Łatwo się brudzi i uważa go za ubiór o małej wartości. Tak, że jeśli zostanie jej odebrany, cierpi niewiele lub wcale. Taka jest nasza ślepota na siebie i na nasz stan. Byłam w swoim zwykłym stanie. Jak tylko przyszedł, Jezus powiedział do mnie: Moja ukochana córko. Ludzkie stworzenie jest mi tak drogie i tak bardzo je kocham, że gdyby to zrozumiało, jego serce pękłoby z miłości. Tworząc je zrobiłem go jakby małym pojemnikiem wypełnionym boskimi cząsteczkami. Posiada kawałki obrazu całej mojej istoty, atrybuty, cnoty, perfekcje. Zgodnie z możliwościami, którym udałem. A to, żebym mógł znaleźć w nim małe cząsteczki odpowiadające mojemu obrazowi, i w ten sposób myśłbym się nim doskonale zachwycać i radować. Kiedy dusza zajmuje się rzeczami materialnymi i wpuszcza je do swojego małego naczynia wypełnionego boskością, wychodzi z niej coś boskiego i wchodzi w to coś materialnego. Cóż za zniewaga dla boskości, i jakie zło dla duszy? Trzeba bardzo uważać, aby rzeczy materialne nie dostały się do duszy, jeśli trzeba się nimi zająć. Ty, moja córko, bądź uważna. W przeciwnym razie, jeśli zobaczę w tobie rzeczy, które nie są boskie, już mnie nie zobaczysz. Dziś rano po dobrej walce przyszedł błogosławiony Jezus i rzekł do mnie: Moja córko! Zobacz wszystko, co zostało powiedziane o cnotach i doskonałościach. Jednak wszystko sprowadza się do jednego punktu spełnienie woli człowieka w Bogu. A tym samym im bardziej stworzenie ludzkie jest pochłonięte w Bogu. Tym bardziej można powiedzieć, że zawiera wszystko i że jest doskonałe. Snoty i dobre uczynki to klucze, które otwierają boskie skarby stworzeniu ludzkiemu i sprawiają, aby zyskało więcej przyjaźni, intymności i kontaktów z Bogiem. Jednak tylko konsumpcja w duszy czyni jej zjednoczenie z Bogiem i Oddaję do jej dyspozycji boską moc. Po przejściu wielkich boleści przyszedł błogosławiony Jezus i rzekł do mnie. Moja córko ludzka Pfydie wyczerpała moje miłosierdzie. Jednak moja dobroć jest tak wielka, że ustanowi córki miłosierdzia, aby ten atrybut się nie wyczerpał. Są to dusze ofiary, które są w pełni w posiadaniu woli Bożej. Po zniszczeniu własnej woli. Naczynie, które dałem tym duszom, tworząc je, jest w pełni aktywne i, otrzymawszy część mojego miłosierdzia, udzielają go dla dobra innych. Oczywiście, aby to zrobić, te dusze muszą być w sprawiedliwości. Powiedziałam, panie, któż może twierdzić, że jest sprawiedliwy? Odpowiedział mi, kto nie popełnia ciężkich grzechów i powstrzymuje się od dobrowolnego popełniania nawet najmniejszych grzechów powszednich. Dziś rano, znajdując się w swoim zwykłym stanie, mój ukochany Jezus dał się na krótko zobaczyć i powiedział do mnie: Moja córko, znak, że moja sprawiedliwość nie może już znieść tego człowieka i ma zesłać surowe kary. Jest wtedy, gdy człowiek nie może się już utrzymać w łasce Bożej. Rzeczywiście, odrzucony przez człowieka, Bóg oddala się od niego. Sprawia, że czuje cały ciężar swojej upadłej natury, grzechu i nędzy. A człowiek niezdolny do udźwignięcia tego ciężaru bez boskiej pomocy. Poszukuję sposobu na zniszczenie siebie. W takim stanie znajduje się obecne pokolenie. Moje dni są coraz bardziej bolesne z powodu prawie ciągłego pozbawienia mojego ukochanego Jezusa. Nie wiem jak, ale czuję, że moja dusza, a nawet moje ciało jest trawione przez to oddzielenie. Co za pożerająca tortura. Moją jedyną pociechą jest wola Boża, bo jeśli straciłam wszystko łącznie z Jezusem, tylko wola Boża, święta i łagodna, pozostaje w mojej mocy. Czuję też, że moje ciało też jest pożerane. Cieszę się na myśl, że nie potrwa zbyt długo, aby się stopić i. W konsekwencji, że pewnego dnia pan mnie węźwie do siebie, co położy kres tej tak ciężkiej rozłące. Dziś rano, po wielu zmaganiach, och! Co za walka! Jezus przyszedł na krótko i powiedział do mnie: Moja córko, życie to nieustanna konsumpcja. Konsumuje się je dla przyjemności. Inny dla stworzeń, inny dla grzechu, inny dla jego osobistych interesów, inny dla ich zachcianek. Są różne rodzaje konsumpcji. Ten, kto pochłania się całkowicie w Bogu, będzie mógł z całą pewnością powiedzieć: Panie, moje życie pochłonęła miłość do Ciebie. Nie tylko zostałem pochłonięty, ale umarłem tylko z miłości do Ciebie. Dlatego jeśli ciągle czujesz się pochłonięta rozłąką ze mną, możesz powiedzieć. Że ciągle umierasz we mnie i że ścierpiała wiele śmierci z miłości do mnie. Jeśli cała twoja istota jest dla mnie zużyta, jakkolwiek wielkie to zużycie, tyle boskości w sobie zdobywasz. Kontynuowałam w swoim zwykłym stanie. Gdy tylko przyszedł błogosławiony Jezus, powiedział do mnie Moja córko, gdy dusza proponuje nie grzeszyć lub czynić dobro, ale nie postępuje zgodnie z tą decyzją. Znaczy to, że jego postanowienia nie zostały podjęte całą jego wolą i że boskie światło nie miało rzeczywistego kontaktu z jego duszą. W rzeczywistości, kiedy wola jest szczera i gdy boskie światło daje mu poznać zło, którego należy unikać lub dobro do czynienia. Dusza nie ma trudności w urzeczywistnianiu tego, co sama sobie zaproponowała. Z drugiej strony, jeśli boskie światło nie wykrywa stabilności w duszy, nie wysyła mu potrzebnego światła, aby pomóc mu uniknąć czegoś takiego lub zrobić coś innego. Równie dobrze mogą być chwile zniechęcenia lub porzucenia w stworzeniu i także chwile, kiedy chciałaby zmienić swoje życie, ale natychmiast zmienia się jej ludzka wola. Krótko mówiąc, zamiast prawdziwej dobrej woli istnieje mieszanka namiętności aktywujących się zgodnie z wiatrami. Stabilność objawia postęp boskiego życia w duszy. Bo skoro Bóg jest niezmienny, ten, kto posiada Boga, Bóg dzieli swoją niezmienność z Nim w swojej dobroci. Byłam w swoim zwykłym stanie, kiedy mój ukochany Jezus wyszedł z mojego wnętrza. Uniósł moją głowę, bo byłam bardzo zmęczona czekaniem na Niego tak długo. On mi mówi: Moja córko, dlatego, który naprawdę mnie kocha. Wszystko, co mu się przydarza wewnętrznie lub zewnętrznie, sprowadza się do tego samego. Ponieważ wszystko żyje w woli Bożej. We wszystkim, co mu się przydarza, nic go nie martwi, ponieważ uważa, że wszystko pochodzi z woli Bożej. Dla niego wszystko jest trawione w woli Bożej. Jego centrum i celem jest tylko ona. Zawsze porusza się w niej jak w kręgu, nigdy nie znajdując wyjścia. On czyni ją swoim nieustannym pożywieniem. Powiedział Jezus i zniknął. Później wrócił i dodał: Moja córko, upewnij się, że dla ciebie wszystko jest zapieczętowane miłością. Jeśli myślisz, musisz myśleć w miłości. Jeśli mówisz, jeśli operujesz, jeśli twoje serce bije, jeśli pragniesz. Musisz to wszystko robić w miłości. Nawet dla jednego pragnienia, które powstaje, a które nie jest miłością. Ogranicz to do bycia miłością, więc pozwól mu odejść. Kiedy to mówił, wydaje mi się, że że dotknął całą moją istotę swoją ręką, umieszczając tam wiele pieczęci miłości. Dziś rano, znajdując się w swoim zwykłym stanie, błogosławiony Jezus przyszedł krótko i powiedział do mnie: Moja córko, kiedy dusza jest oderwana od wszystkiego, we wszystkim znajduje Boga. Znajduje Go w sobie, znajduje Go poza sobą. Znajduje go w stworzeniach, abyśmy mogli powiedzieć, że wszystko jest przemienione w Boga dla duszy oderwanej od wszystkiego. Nie tylko znajduje Boga, ale kontempluje go, czuje go i obejmuje go. Ponieważ odnajduje go we wszystkim, wszystko daje jej możliwość. Adorować go. Modlić się do niego. By mu podzękować. przywiązać się do niego bardziej intymnie. To powiedziawszy, Twoje elementy z powodu moich nieobecności nie są całkowicie rozsądne. Jeśli czujesz mnie w środku, to znak, że jestem nie tylko poza Tobą, ale także w Tobie, jak we własnym centrum. Na początku zapomniałam powiedzieć, że to Królowa Matka przyniosła mi Jezusa. I kiedy modliłam się do niego, aby nie zostawiła mnie bez niego. Odpowiedziała mi tym, co właśnie napisałam. Kontynuowałam w swoim zwykłym stanie. Gdy tylko ujrzałam mojego ukochanego Jezusa, powiedziałam do niego: Mój Panie i mój Boże, Jezus odpowiedział Bóg, Bóg, tylko Bóg. Moja córko, wiara sprawia, że Bóg jest znany, ale zaufanie sprawia, że go odnajduje. Tak więc wiara bez zaufania jest bezpłodną wiarą. Chociaż wiara ma ogromne bogactwa, aby ubogacić duszę, jeśli brak zaufania, wiara pozostaje zawsze uboga i pozbawiona wszystkiego. Kiedy to mówił, poczułam pociąg do Boga i pozostałam pochłonięta nim, jak kropla wody w ogromnym oceanie. Patrząc na niego, nie widziałam żadnych granic, ani wysokości, ani szerokości. Niebo i ziemia, dusze błogosławione i dusze pielgrzymów były zanurzone w Bogu. Też widziałam wojny jak ta między Rosją a Japonią. Tysiące żołnierzy, którzy umierali lub mieli umrzeć, chociaż dzięki sprawiedliwości zwycięstwo będzie należało do Japonii. I widziałam narody europejskie knujące wojny, nawet przeciwko innym narodom europejskim. Ale któż mógłby powiedzieć wszystko, co widziałem o Bogu i w Bogu? Dlatego tu się zatrzymuję. Tego ranka błogosławiony Jezus nie przyszedł. A ja, znajdując się poza swoim ciałem, przychodziłam i odchodziłam w poszukiwaniu mojego najwyższego i wyjątkowego dobra. Ponieważ nie mogłem go znaleźć, moja dusza umierała w każdej chwili. Co zwiększyło moją udrękę? Chodziło o to, że kiedy czułam, że umieram, nie umierałam. Gdybym mogła umrzeć, osiągnąłabym swój cel, znalezienia się na zawsze w moim centrum, którym jest Bóg. Och! Oddzielenie, jakże jesteś zgorzkniałe i bolesne! Nie ma cierpienia, które mogłoby się z tobą równać. Och! Boska deprywacja! Konsumujesz i przebijasz, jesteś mieczem obosiecznym, który tnie z jednej strony i pali z drugiej. Cierpienie, które zadajesz, jest ogromne, tak ogromne, jak ogromny jest Bóg. Wędrując po okolicy, znalazłam się w czyśćcu. Mój ból i moje łzy zdawały się zwiększać cierpienie tych biednych dusz pozbawionych swojego życia, którym jest Bóg. Wśród nich było kilku księży, z których jeden wydawał się cierpieć bardziej niż inni. On mi mówi. Moje poważne cierpienia wynikają z tego, że w życiu byłem bardzo przywiązany w interesie mojej rodziny do rzeczy ziemskich i. trochę do kilku osób. Bardzo boli księdza. Aż do uformowania żelaznego pancerza pokrytego błotem, który owija go jak szatę. Tylko ogień czyśca i ogień pozbawienia Boga w porównaniu z drugim, pierwszy znika, może zniszczyć ten pancerz. Och, jak cierpię! Moje cierpienia są niewypowiedziane. Módlcie się, módlcie się za mnie. Jeśli chodzi o mnie, poczułam się jeszcze bardziej udręczona i wróciłem do swojego ciała. Później zobaczyłam, jako cień błogosławionego Jezusa. Mówi do mnie: Moja córko, czego szukasz? Dla ciebie nie ma ulgi i pomocy, jak tylko ja sam. Potem zniknął jak błyskawica. Powiedziałam sobie: Och! Mówi mi, że tylko on jest dla mnie wszystkim, a mimo to ma odwagę zostawić mnie bez niego. Kontynuując w moim biednym stanie, wydaje mi się, że mój Jezus przyszedł więcej niż raz i że widziałam go jako dziecko otoczone cieniem. Powiedział mi: Córko, czy nie czujesz chłodu mojego cienia? Pozostań w nim, a poczujesz się odświeżona. Wydawało mi się, że odpoczywamy razem w jego cieniu i że blisko niego czułam się całkowicie ożywiona. Powiedział dalej: Moja ukochana, jeśli mnie kochasz, nie chcę, żebyś patrzyła ani w tobie, ani poza tobą, ani że się zastanawiała, czy jest ci gorąco, lub jest ci zimno, czy robisz dużo, czy mało, czy cierpisz, czy się radujesz. Wszystko to musi zostać w tobie zniszczone. I musisz tylko zadać sobie pytanie, aby wiedzieć. Czy robisz dla mnie wszystko, co możesz i czy robisz wszystko, aby mnie zadowolić? Inne rzeczy, jakkolwiek dobre, wzniosłe czy waleczne, nie mogą mnie zadowolić ani zadowolić mojej miłości. Och! Ile dusz? Fałszują prawdziwe oddanie i profanują z własnej woli najświętsze dzieła, zawsze szukając siebie. Nawet w rzeczach świętych, jeśli ktoś szuka po swojemu swój własny gust, swoją osobistą satysfakcję, jeśli znajdziemy siebie, oddalamy się od Boga i nie znajdujemy go. Dziś rano, kiedy przyszedł, błogosławiony Jezus wyprowadził mnie z mojego ciała. Trzymając mnie za rękę, zaprowadził mnie do sklepienia nieba. Skąd można było zobaczyć błogosławionych? Słyszeliśmy ich piosenki. Och! Jak pływali w Bogu! Widzieliśmy ich życie w Bogu i życie Boże w nich. Ceo wydawało się być esencją ich szczęścia. Wydawało mi się też, że każdy błogosławiony jest jakby. Nowe niebo w tej błogosławionej siedzibie. Każde niebo różni się od pozostałych, zgodnie ze sposobem, w jaki postępował z Bogiem na ziemi. Jeśli ktoś na ziemi starał się bardziej kochać Boga, będzie go bardziej kochał w niebie i otrzyma od Boga wciąż nową i rosnącą miłość. Jeśli ktoś inny starał się bardziej uwielbić Boga na ziemi, Błogosławiony Bóg damu coraz większą chwałę, chwałę wzorowaną na Boskiej chwale. I tak dalej w przypadku wszystkich innych sposobów zachowywania się z Bogiem na Ziemi. Możemy zatem powiedzieć, że to, co robimy dla Boga na Ziemi, będziemy to kontynuować w niebie, ale z większą perfekcją. Innymi słowy, dobro, które czynimy na Ziemi, nie jest tymczasowe, ale. Będzie trwać wiecznie i będzie świeciło nieustannie przed Bogiem i wokół nas. Och, jak bardzo się ucieszymy, gdy to zobaczymy tak, że chwałę oddamy Bogu i także nasza własna chwała będzie pochodzić z tego minimalnego dobra, zrealizowanego w bardzo niedoskonały sposób na Ziemi. Gdyby tylko wszyscy mogli to zobaczyć. Och, jak żeby się bardziej starali. Kochać pana. Uwielbiać go. Dziękować mu i tepe, aby móc robić to z większą intensywnością w niebie. Ale kto może powiedzieć wszystko? Wydaje mi się, że mówię dużo bzdur o tym błogosławionym pobycie. Mój umysł zachowuje ideę, ale usta nie mogą znaleźć słów. To powiedziawszy, kontynuuje. Jezus zaniósł mnie na ziemię. Och, jak straszne są nieszczęścia ziemi w tych smutnych czasach. Jednak wydają się niczym w porównaniu z tym, co ma nadejść. Zarówno świeckich, jak i religijnych Wygląda na to, że nasza dobra i święta matka Kościół i jej dzieci zostaną obrócone w strzępy. Wtedy Jezus wprowadził mnie z powrotem do mojego ciała, mówiąc do mnie. Powiedz mi trochę, moja córko, kim jestem dla Ciebie? Odpowiedziałam. Wszystko, jesteś dla mnie wszystkim, nic nie wchodzi we mnie oprócz Ciebie samego. Jezus kontynuował. Jestem dla ciebie wszystkim. Nie ma w tobie nic, co by nie pochodziło ode mnie, w tobie znajduję całą moją radość. Tak więc, ponieważ jestem dla ciebie wszystkim, możesz zobaczyć, kim jesteś dla mnie, powiedział Jezus i zniknął. Pozostając w moim zwykłym stanie, Jezus krótko przedstawił się jako Król i Pan wszystkich rzeczy. Na głowie miał królewską koronę, a w ręku berło dowodzenia. Powiedział mi po łacinie: Piszę to, co mogłam zrozumieć. Moja córko, jestem królem królów i panem panów. Tylko do mnie należy królewski hołd, który stworzenia ludzkie mi są dłużne. Nie oddając mi go, nie uznają mnie za Stwórcę i pana wszystkiego. Mówiąc to, Jezus zdawał się trzymać świat w swoich dłoniach. Rzucił go i obrócił w celu, aby stworzenia poddały się jego władzy i królewskości. Widziałam też, jak nasz pan rządził i dominował nad moją duszą z takim mistrzostwem, że czułam się całkowicie pogrążona w nim. Rządził moim umysłem, moimi uczuciami i pragnieniami, jak prądem elektrycznym. Jezus rządził i kierował wszystkim. Poranek minął w wielkiej goryczy z powodu pozbawienia mojego najwyższego i jedynego dobra. Wyszłam z ciała. Moje cierpienie było tak wielkie, że to, co we mnie znalazłam, chciałam zniszczyć, ponieważ widziałam w tym przeszkodę w odnalezieniu Boga, który jest moim wszystkim. Nie mogąc tego zrobić, krzyczałam, płakałam i biegłem szybciej niż wiatr. Chciałam wywrócić wszystko do góry nogami, wywrócić wszystko, aby znaleźć życie, którego mi brakowało. Och! Deprywacjo, jak wielka jest twoja gorycz i zawsze nowa. Ta gorycz jest zawsze nowa, dusza zawsze na nowo doświadcza twojego cierpienia. To tak, jakby jedno ciało rozpadało się na wiele strzępów, które walczą o życie, życie, które mogą znaleźć tylko wtedy, gdy znajdą Boga, który jest czymś więcej niż ich życiem. Kto mógłby opisać stan, w jakim się znajdowałam? Tymczasem święci aniołowie i dusze w czyścu przybiegły i zrobiły wokół mnie wieniec. Zatrzymali mnie przed bieganiem, współczuli mi i pomagali. To było dla mnie bezużyteczne, ponieważ nie mogłam znaleźć tego, który sam mógłby złagodzić moje cierpienie i przywrócić mi życie. Płacząc, krzyknąłam głośniej: Powiedzcie mi, gdzie go znajdę. Jeśli chcecie się nade mną ulitować, nie zwlekajcie z okazaniem mi tego. Dłużej tego nie zniosę. Potem Jezus wyszedł z głębi mojej duszy, udając, że śpi i nie martwiąc się o mój zły stan. Chociaż nie dbał o mnie i spał tylko po to, by go zobaczyć, oddychałam jego życiem, jak oddycha się powietrzem. Mówię, och! On jest ze mną! Jednak nie uwolniłam się od bólu. Nawet nie zwracał na mnie uwagi. Później się obudził i powiedział do mnie: Moja córko, inne cierpienia mogą służyć jako pokuty, wynagrodzenia i zadośćuczynienia. Ale tylko deprywacja jest palącym bólem, która zapala, konsumuje, unicestwia i zatrzymuje się dopiero wtedy, gdy zniszczone jest ludzkie życie. Spożywając, ożywia i stanowi boskie życie. Będąc w moim zwykłym stanie, znalazłam się w otoczeniu aniołów i świętych, którzy powiedzieli mi: Konieczne jest, abyś więcej cierpiała z powodu rzeczy, które mają się wydarzyć przeciwko Kościołowi. Jeśli te rzeczy nie wydarzą się teraz, nadejdą na czas, ale z większym umiarem i mniejszą obrazą Boga. Powiedziałam: Czy cierpienie jest w mojej mocy? Jeśli Pan da mi cierpienie, będę cierpieć chętnie. W tym momencie chwycili mnie i poprowadzili przed tron naszego Pana, aby sprawił, że będę cierpieć. Wychodząc na spotkanie z nami w postaci ukrzyżowanego, błogosławiony Jezus podzielił się ze mną swoimi cierpieniami. Przez większość ranka cierpiałam odnowienie ukrzyżowania. Wtedy Jezus powiedział mi, Moja córko cierpienia przyjęte i ofiarowane mogą. Odwrócić moje słuszne oburzenie i oświatło łaski w ludzkich umysłach. Ach! Moja córko, czy myślisz, że to świeccy jako pierwsi będą prześladować mój Kościół. Ach! Nie to będą zakonnicy, sami wodzowie. Obecnie twierdzą, że są synami duszpasterzami, ale w rzeczywistości są to jadowite węże, którzy się zatruwają i zatruwają innych. Zaczną rozdzierać tę dobrą matkę kościół, a potem świeccy pójdą za nimi. Potem, wezwawszy mnie do posłuszeństwa, Pan oddalił się pełen goryczy. Kiedy kontynuowałam walkę, mój kochany Jezus przyszedł na krótko, chociaż czułam go blisko siebie i próbowałam go uchwycić. Uciekł mi i prawie uniemożliwił mi wyjście poza moje ciało w poszukiwaniu go. Po wielu zmaganiach pojawił się tylko trochę i powiedział mi do mnie: Moja córko, nie szukaj mnie poza sobą, ale w tobie, w głębi twojej duszy. Bo jeśli wyjdziesz na zewnątrz i mnie nie znajdziesz, to będziesz bardzo cierpieć i nie będziesz w stanie tego znieść. Jeśli możesz mnie łatwiej znaleźć, dlaczego chcesz bardziej się zmagać? Mówię mu, to dlatego, że myślę, że kiedy nie znajdziecie od razu we mnie, mogę cię znaleźć na zewnątrz. To miłość mnie do tego napędza. Jezus wznowił. Och! Czy to miłość Cię do tego prowadzi? Wszystko, wszystko musi być zawarte w jednym słowie, miłość. Dusza, która nie zamyka wszystkiego w miłości, można by powiedzieć, że ona nic nie rozumie ze sztuki kochania mnie. W miarę jak dusza kocha mnie bardziej, rośnie w niej dar cierpienia. Zaskoczona i zrozpaczona przerwałam Jezusowi i powiedziałam do niego. Moje życie i moje najwyższe dobro, ponieważ cierpię mało albo wcale nie cierpię, to kocham Cię mało, czy wcale Cię nie kocham? Przeraża mnie sama myśl, że Cię nie kocham. Moja dusza nienawidzi tego i prawie czuję się przez Ciebie obrażona. Jezus odpowiedział: Nie mam zamiaru Cię zawieść. Twoje rozczarowanie ciążyłoby na moim sercu bardziej niż na Twoim. Co więcej, musisz nie tylko patrzeć na ból ciała, ale także duchowe cierpienie, jak również na pragnienie cierpienia. Jeśli dusza naprawdę chce cierpieć, to dla mnie to tak, jakby cierpiała więc uspokój się i nie martw się i pozwól mi dalej rozmawiać z tobą Czy kiedykolwiek obserwowałaś dwóch bliskich przyjaciół Och jak każdy stara się naśladować drugiego i odtwarzać go w sobie Każdy odtwarza głos, maniery, kroki, pracę, ubrania drugiego Może więc powiedzieć ten, który mnie kocha, jest drugim mną. I dlatego nie mogę nie kochać go. To właśnie robię z duszą, która całkowicie zamyka mnie w sobie, jak w małym kręgu miłości. Czuję się w niej całkowicie odtworzony. A odnajdując się w niej, kocham ją całym sercem. Nie mogę się powstrzymać od zostania z nią. Bo gdybym ją zostawił, zostawiłabym siebie. Kiedy to mówił, zniknął. Po opóźnieniu Jezus przyszedł na krótko, jak błyskawica. Znalazłam się wewnętrznie i zewnętrznie całkowicie wypełniony światłem. Nie potrafię w tym świetle powiedzieć, co moja dusza przeżyła i zrozumiała. Powiem tylko to, co powiedział mi później błogosławiony Jezus. Moja córko nie z uczynków przychodzi zasługa człowieka, ale tylko przez posłuszeństwo woli Bożej. Tak bardzo, że wszystko, co zrobiłem i wszystko, co wycierpiałem w życiu, została urzeczywistnione przez posłuszeństwo woli Ojca. Moje zasługi są niezmierzone, ponieważ wszyscy zostali odzyskani przez boskie posłuszeństwo. Nie patrzę tak bardzo na wielość i wielkość dzieł, ale raczej na ich związek z posłuszeństwem Bogu, bezpośrednio lub pośrednio przez posłuszeństwo osobie, która mnie reprezentuje. Byłam w swoim zwykłym stanie i w towarzystwie mojego Anioła Stróża. Odwiedziłam kościoły, pielgrzymując do Jezusa w najświętszym sakramencie. W jednym z kościołów powiedziałam, Więźniu miłości, jesteś sam i opuszczony, a ja przybyłam, aby dotrzymać ci towarzystwa. I kiedy dotrzymuję ci towarzystwa, chcę. Kochać cię za tych, którzy cię obrażają, chwalić za tych, którzy tobą gardzą. Dziękować za tych, w których przelewasz swoje łaski i którzy nie oddają ci hołdów wdzięczności. Pocieszać cię za tych, którzy cię trapią. Zadośćuczynić za wszelkie przestępstwo przeciwko tobie. Jednym słowem, chcę dla ciebie zrobić wszystko, co stworzenia są ci winne, ponieważ zawsze pozostajesz w najświętszym sakramencie. Chcę to powtarzać tyle razy, ile w morzu jest kropli wody i ziarnek piasku. Kiedy to mówiłam, cała woda w morzu przyszła mi do głowy i powiedziałem sobie. Mój wzrok nie może pojąć. Ogromu morza, ani nie znać głębokości i ciężaru jej ogromnych wód. Pan to wszystko wie, kropka, i stałam tam zdumiona. W tym momencie błogosławiony Jezus powiedział do mnie: Jaka ty jesteś, dlaczego tak bardzo się zdumiewasz? Co jest trudne i niemożliwe dla stworzenia? Jest możliwe i łatwe, a nawet naturalne dla stwórcy. Jak dla kogoś, kto patrząc na miliony i myle dimone na pierwszy rzut oka, pomyślałby. Są niezliczone, kto mógłby ich policzyć. Ale ktokolwiek je tam umieścił, może od razu powiedzieć, jest ich tak wiele, są tak wiele warte tyle ważą. Moja córko, wiem, ile kropel wody umieściłem w morzach, nikt tego nie zmieni, nawet jedna kropla. Liczę wszystko, wszystko ważę i wszystko oceniam. I tak jest ze wszystkimi innymi rzeczami. Cóż więc dziwnego, że wiem wszystko? Słysząc to, moje zdziwienie ustało. I raczej podziwiałam swoją głupotę. Sprawiałam sobie wiele kłopotów, gdy nagle odnalazłam się całkowicie w naszym Panu. Z głowy Jezusa wyszła świetlista sieć, która stąpiła do mojej głowy i związała mnie całkowicie z Jego wnętrzem. Och! Jakże byłam szczęśliwa, że znalazłam się w Jezusie. Wszędzie, gdzie nie spojrzałam, nie widziałem nic prócz samego Jezusa. To było moje największe szczęście. Jezus, tylko on i nic więcej. Och, jak dobrze się czułam. Mówi do mnie: Odwagi, moja córko, czy nie widzisz, jak nic mojej woli wiąże cię całkowicie we mnie? Gdyby inna wola chciała cię związać, gdyby nie była święta, nie mogłaby bo skoro jesteś we mnie, gdyby ta wola nie była święta, nie mogłaby wejść. Kiedy to mówił, patrzył na mnie i patrzył na mnie. Potem powiedział do mnie: Stworzyłem duszę z rzadkim pięknem, obdarzyłem ją światłem lepszym od jakiegokolwiek stworzonego światła. A jednak człowiek rozprasza. To piękno w brzydocie, to światło w ciemności. Czułam się trochę źle. Gdy przyszedł błogosławiony Jezus, powiedział do mnie: Moja ukochana córko, im bardziej żelazo jest bite, tym więcej światła pozyskuje i, nawet jeśli nie zawiera rdzy, uderzenia służą do tego, aby była lśniąca i wolna od kurzu. Tak więc każdy, kto się do niego zbliży, może z łatwością zobaczyć się w nim jak w lustrze. Tak samo jest z duszą. Im bardziej krzyż go bije, tym więcej nabiera światła i tym bardziej jest odkurzony z wszelkich zabrudzeń. Aby każdy, kto się do niej zbliży, mógł patrzeć na niego jak na lustro. Jako lustro spełnia swoją funkcję, czyli pozwala widzieć. Czy twarze są brudne czy czyste? czy są piękne czy brzydkie? Nie tylko to, ale cieszę się, że przychodzę, aby się tam podziwiać. Nie znajdując w duszy ani kurzu, ani niczego innego, co by mi przeszkadzało w zobaczeniu tam swojego obrazu, kocham to coraz bardziej. Dziś rano czułam się bardzo przygnębiona, a melancholia wypełniła moją duszę. Wydaje mi się, że błogosławiony Jezus nie zmusił mnie do wielkiej walki. Widząc mnie tak uciskaną, powiedział do mnie: Moja córko, skąd ta melancholia? Czy nie wiesz, że melancholia jest dla duszy tym, czym zima dla rośliny? Zima pozbawia rośliny liści i uniemożliwia jej wytwarzanie kwiatów i owoców. A jeśli wiosenna radość i ciepło nie nadejdą, biedna roślina pozostanie bezpłodna i w końcu wyśnie. Tak samo jest z melancholią duszy. Melancholia odziera duszę z boskiej świeżości, która niczym deszcz sprawia, że wszystkie cnoty znów są zielone. Melancholia czyni duszę niezdolną do czynienia dobra i jeśli to robi, robi to bardziej z konieczności niż z cnoty. Melancholia powstrzymuje duszę przed wzrastaniem własce, a jeśli dusza nie jest wstrząśnięta świętą radością, który jest jak wiosenny deszcz, co szybko ożywia roślinę w jej rozwoju, kończy się wysychaniem. Jak to mówił, zobaczyłam z prędkością błyskawicy. Cały kościół, wojny, którym muszą stawić czoła zakonnicy oraz Wojny w społeczeństwie. Wydawało się, że panuje powszechna wrzawa. Wydawało się, że Ojciec Święty miał bardzo mało osób zakonnych, aby zaprowadzić porządek w kościele, wśród księży i nie tylko, a także w społeczeństwie. Gdy to widziałam, błogosławiony Jezus powiedział do mnie: Czy uważasz, że triumf Kościoła jest odległy? Odpowiedziałam: Pewnie. Któż mógłby zaprowadzić porządek w tak wielkim zamieszaniu? Jezus odpowiedział: Wręcz przeciwnie, mówię ci, że jest blisko. Będzie to wymagało konfliktu, bardzo silnego konfliktu. Aby skrócić rzeczy, pozwolę na wszystko jednocześnie dotyczące osób zakonnych i świeckich. Pośród tego konfliktu, tego bardzo wielkiego chaosu, będzie dobry i uporządkowany konflikt, ale tak upokarzający, że ludzie się w nim zagubią. Dam im tyle łask i światła, że rozpoznają, co jest nie tak i że przyjmą prawdę. Sprawię, że będziesz cierpieć z tego powodu. Jeśli przy tym wszystkim nie posłuchają mnie, to zabiorę cię do nieba i sprawy potoczą się jeszcze poważniej i potrwają trochę dłużej. Wtedy nadejdzie upragniony triumf. Przeżyłam bardzo gorzki poranek, prawie całkowicie pozbawiony mojego błogosławionego Jezusa. Znalazłam się poza swoim ciałem, sama, pośród wojen, zabitych ludzi i obleżonych miast. Wydawało mi się nawet, że dzieje się to we Włoszech. Co za strach przeżyłam! Chciałabym uciec od tych przerażających scen, ale nie mogłam. Siła wyższa mnie tam przygwoździła. Czy był to anioł, czy święty, nie mogę powiedzieć na pewno, ale powiedział. Biedne Włochy, jakże będą rozdzierane przez wojny? Słysząc to, przestraszyłam się jeszcze bardziej i wróciłam do swojego ciała. Nie widziałam jeszcze tego, który jest moim życiem, i z tymi wszystkimi scenami w głowie czułam się, jakbym umierała. Więc ledwo widziałam jego ramię, a on powiedział do mnie: To coś, co z pewnością wydarzy się we Włoszech. Znajdując się w swoim zwykłym stanie, czułam się całkowicie przygnębiona. Co więcej, czując wyniszczenie ciała i duszy, obawiałam się, że mój biedny stan jest dziełem diabła. Jak tylko przyszedł Jezus, powiedział do mnie: Moja córko, dlaczego tak się denerwujesz? Czy nie wiesz, że nawet jeśli wszystkie siły zła się zjednoczą, nie mogą? Wejść do serca i Zdominować go, chyba że sama dusza z własnej woli otworzy im wejście. Tylko Bóg ma tę moc wchodzić w serca i. dominować nad nimi, jak mu się podoba. Powiedziałam do Niego: Panie, dlaczego czuję, jak płonie moje ciało i dusza, kiedy mnie odbierasz? Czy to nie diabelski oddech, który przenika moją duszę i dręczy mnie? Jezus odpowiedział: Mówię ci nawet, że jest to tchnienie Ducha Świętego, które, dmuchając na ciebie bez przerwy, zawsze cię rozpala i pochłania swoją miłością. Potem znalazłam się poza swoim ciałem. Widziałam Ojca Świętego w asyście naszego pana, jak pisał na temat nowego sposobu zachowania się dla księży. Co powinni zrobić i czego nie powinni robić? Gdzie nie powinni iść? wskazując na karę, jaką mają ponieść ci, którzy nie są posłuszni. Myślałam o tym, co przeczytałam w książce, że powodem tak wielu sfrustrowanych powołań jest brak żalu po grzechu. Ponieważ nie myślę o tym, a myślę tylko o błogosławionym Jezusie i jak Go sprowadzić, nie martwiąc się o nic innego, pomyślałam o złym stanie, w jakim się znalazłam. Znajdując się w swoim zwykłym stanie, błogosławiony Jezus powiedział do mnie. Moja córko, dbałość o to, by nie grzeszyć, rekompensuje ból, jaki można odczuwać po zgrzeszeniu. Jeśli ktoś odczuwa smutek, gdy zgrzeszył i nadal popełnia grzechy, jego smutek jest próżny i bezowocny. Podczas gdy nieustanne zwracanie uwagi na grzech, nie tylko zastępuje ten ból, ale przynosi łaskę, aby dusza nie grzeszyła i była zawsze oczyszczona. Więc nadal uważaj, aby w najmniejszym stopniu mnie nie urazić, to wynagrodzi całą resztę.